Dzień dobry kochani. No hejka na moim kanale. Zapraszam bliźnięta na czytanie tygodniowe. Bliźnięta to jest czytanie na czas od 2 do 8 października 2023 roku. Czytanie ogólne, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla tych osób, które miały usłyszeć tego czytania. Moi drodzy, dziękuję wam za lajki, za subskrypcje i komentarze. Dziękuję wam za oglądanie do końca. Dziękuję, że jesteście ze mną i pamiętajcie o Zalogowaniu się do YouTube'a, włączeniu subskrypcji i włączeniu dzwonka. Wtedy będziecie otrzymywać wszystkie powiadomienia o nowych filmach, więc nic Was nie ominie, a już na pewno e, będziecie mieć szansę obejrzeć czytanie w terminie. Zaczynamy, moi drogie bliźnięta. Co dla Was na nadchodzący tydzień? Bliźnięta od 2 do 8 października. Mhm. Praca i finanse, as pentakli. As pentakli, eee, single, rycerz kielichów, związki, gwiazda, rada lub wynik, siedem pentakli. W tle czytania. Siódemka mieczy, królowa pentakli, i arcykapłanka. Mhm. Tak, e, moje drogie, moje drogie bliźnięta, macie troszeczkę jakiegoś złodziejaszka. Albo w waszych relacjach, w uczuciach, w znajomości osobistej jest ktoś nieszczery, zdradliwy, kto manipuluje, kto oszukuje, kto kłamie, kto zdradza. Albo jest to ktoś taki do współpracy. Moi drodzy, czasami jest to informacja o nowym początku, który trzeba sprawdzić z kimś, o nowym początku biznesowym, o nowej inwestycji. Trzeba by to dobrze sprawdzić, czy nie ma tutaj w tym jakiegoś oszustwa, jakiejś manipulacji, ale też moi drodzy, tutaj może ktoś faktycznie wychodzić z relacji i mocno czuje to jakąś znajomość lub relację u singli. No, możecie mieć osobę nieszczerą, po prostu trzeba by ją sprawdzić. A co sprawdzić? No, sprawdzać oczywiście. To może być osoba w postaci królowej Pentakli, która teoretycznie jest praktyczna, jest taka bardzo stabilna materialnie, ale tu, moi drodzy, ktoś, albo wy, albo ta osoba zechce utrzymywać życie osobiste w tajemnicy przed społeczeństwem. Jest tutaj pewien sekret, pewna tajemnica, ona może wyjść na jaw, może, ale nie musi. W tym wszystkim, Aspentakli, który właśnie oznacza nową propozycję zawodową lub nową znajomość, nową pracę i teraz nową inwestycję, nowy projekt. Teoretycznie pokazane jest to dobrze, ale mamy tą siódemkę mieczy, więc trzeba sprawdzić wszystko, co zapisane najmniejszym drukiem również, czy faktycznie jest to dla Was dobra propozycja. pentakli mówi o początku obfitości, o początku dobrej pasy. O fundamencie do dalszego rozwoju, o początku dobrobytu. Mówi też o bezpieczeństwie, o równowadze i polepszeniu sytuacji finansowej. Moi drodzy, tutaj możliwy jest pewien prezent od losu i tyle. I ta i ten prezent od losu y, mówi o dobrych widokach na przyszłość. Y, mocno awans nowa oferta pracy, nagroda lub premia, albo rozpoczynanie własnego biznesu, poszerzanie działalności, rozszerzanie, nowa jakaś y, kochani działalność. Dodatkowa, ewentualnie otrzymanie wsparcia finansowego. Możecie też mieć miłą niespodziankę w nadchodzącym tygodniu, albo dostaniecie zaproszenie na jakąś wyjątkową uroczystość, albo otrzymacie cenny prezent. Możecie też otrzymać pewne ważne dokumenty, więc jeśli otrzymacie ważne dokumenty, sprawdźcie je dokładnie, czy wszystkie zapisy Wam odpowiadają, czy wszystkie zapisy są zgodne z prawem, czy wszystkie zapisy. Są e, dla Was do zaakceptowania. E, moi drodzy, możecie też pokusić się o zakup drogiej rzeczy, drogiego przedmiotu, ruchomości, nieruchomości, zakup nieruchomości, otrzymanie darowizny, spadku, e, wygrana czy inny przypływ gotówki w finansach u singli, e, rycerz kielichów. Rycerz kielichów e, hmm. Możecie trafić na osobę, która szuka miłości idealnej, a jeżeli nie, to wy w nadchodzącym tygodniu będziecie takim poszukiwatorem, poszukiwaczką, poszukiwaczem, poszukiwaczką miłości idealnej. Dla części z Was ktoś może się oświadczyć Wam, albo Wy będziecie się oświadczać, ale niektórzy będą totalnie oderwani od spraw rzeczywistych, będą fantazjowali, będą fantazjowali na temat uczucia, na temat miłości, na temat osoby partnera do miłości, będziecie, yy, moi drodzy, ktoś może pomylić zauroczenie z miłością, albo wy, albo osoba na którą traficie. Możecie trafić na osobę, która właśnie szuka, 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 ona szuka od sam już od X lat i, i nie może znaleźć nie przez to, że nie ma miłości idealnej, tylko przez to, że ta osoba ma problem z tym poszukiwaniem. I moi drodzy, może być tutaj lęk przed zaangażowaniem uczuciowym czyjś, po prostu ktoś może nie chcieć zaangażować się uczuciowo, dlatego najwygodniej jest osobie szukać, poszukiwać tak do końca, nie? Tej miłości idealnej, bo to taka może być osoba, ale jest szansa na to, że poznacie taką osobę lub albo ktoś Was odmieni, a tak wiecie, no zmienicie się za sprawą jakiegoś uczucia, Albo poznacie kogoś, kto odmieni się za sprawą uczucia do was. Mm. To też chyba dobrze. Tu znowu jest kolejna informacja o tym, że to mogą być znowu dla kogoś oświadczyny, zaręczyny, e, zaproszenie na uroczystość. E, możecie zostać przez znajomych, przez przyjaciół czy przez rodzinę zaproszenie na jakąś ważną uroczystość. Nie wiem, czy to urodziny, czy to jakaś rocznica, e, czy moje drogie. Y, czy moje drogie bliźnięta, jakiś ślub, wesele? Tak więc y, taka sytuacja, która będzie wymagała Waszego zaangażowania, nie wiem, może świadkiem będziecie lub świadkową, czy chrzestnym lub chrzestną na, e, właśnie na takiej uroczystości. E, w związkach gwiazda. E, związki, moje drogie, mają nadzieję i relacje związki takie stałe, partnerskie. Związki partnerskie, związki małżeńskie mają tutaj, ktoś ma albo nadzieję na ciążę, ma nadzieję, że w tym tygodniu się uda. No, może się udać, może się udać, bo gwiazda daje taką nadzieję na możliwość zajścia w ciążę. Jest dobry czas. Spędzanie czasu w miły sposób. Możecie, kochani, poczuć, że to jest dla Was taka miłość duchowa, ale możecie też odczuć większe, większe zaufanie wzajemne do siebie i by zauważyć dużą harmonię, jaka będzie w nadchodzącym tygodniu w Waszych związkach, relacjach. Możecie dostrzec, że to miłość pełna ciepła, miłość pełna wzajemnego zrozumienia. Ale Gwiazda mówi również o powodzeniu po prostu w miłości, o spełnieniu w miłości. Więc no, możecie mieć na tyle spełnienie i powodzenie w miłości, że zechcecie dużo flirtować, a będziecie bez większego wysiłku przyciągać potencjalnych partnerów, potencjalne partnerki. Może tu być wzajemna miłość, ale i tu może być też taki romans, miłość w długoletnim związku, czyli taki, taki romans na nowo, w nowym, starym w związku, tak? Moi drodzy, odnowienie uczuć, też wskrzeszenie uczuć, odnowienie uczuć, y, większe zainteresowanie partnerem, partnerką. I to dla związków jest taki stan trochę zakochania, lekkości. Y, będziecie wzajemnie potrafili się inspirować. Będziecie planować wspólne plany, aspiracje. Tutaj będzie ktoś, jakaś para, jakaś, jakaś relacja, jakieś partnerstwo, chce mieć dzieci. Chce być może takie plany dotyczące i macierzyństwa, i dotyczące budowy domu, takiej przyszłości, budowania tej przyszłości. Patrzycie w tym samym kierunku. Nawet jeżeli wydaje Wam się, że jeszcze Wasze marzenia są dalekie od rzeczywistości, no to sobie marzycie i planujecie. W każdym razie. Tutaj pokazuje jakby czas nadchodzący dla wszystkich długoletnich związków. Pomimo Waszego długiego wspólnego doświadczenia, długiego życia razem, to, no to nadal zachowujecie się, jakbyście romansowali cały czas. Tak. Słuchajcie, co jeszcze? Dla związków, dla relacji możliwe jest pomyślenie o jakimś hobby, czy o takiej pasji, która byłaby w stanie bardziej uskrzydlić Was, Waszą relację, Was w relacji, zapalić taką iskierkę w Waszych oczach, no w sercach też, ale w oczach głównie. <grych> tak. Tutaj też osoby, które no właśnie są, dla, są sobie wzajemnie potrzebne, przyciągają się wzajemnie. Te relacje, osoby w tych relacjach, w tych znajomościach. Ładnie. Gwiazda daje nadzieję na planowanie, na wspólne życie dalsze. Jeżeli, jeżeli jesteście w związku, ale jesteście jako para, razem nie mieszkacie, no to też tutaj już bardziej takie plany, które mówią o wspólnym życiu, zamieszkaniu, o posiadaniu dzieci, o budowie, może, może chcecie zamieszkać pierwszy raz ze sobą, ale na swoim, na przykład, właśnie, na swojej nieruchomości. Dlatego te marzenia tak mocno was pochłaniają w nadchodzącym tygodniu. A od marzeń do realizacji już droga niedaleka w radzie lub w wyniku siedem pentakli siedem pentakli, kochani no rada jest ciekawa rada jest, abyście się ocenili abyście ocenili, czy wasza praca warta jest nagrody słuchajcie, no mocno to pytanie w sumie do wszystkich dlatego, że ten nowy interes, nowy biznes nowa praca, nowa oferta pracy współpracy coś, co, no właśnie, być może coś zostało Wam szybko, łatwo zaproponowane, albo coś szybko, łatwo poszło i macie możliwość wejść w jakiś biznes, w jakiś interes. No więc taka rada, aby się ocenić, czy Wasza praca warta jest nagrody, chodziłoby o to, że coś przyszło Wam bardzo lekko, nie trzeba było się o to starać, zabiegać, nie trzeba było być może... To zresztą to samo dotyczy miłości u Singli, u kogoś, kto przychodzi, właśnie jakiś taki rycerzek, kielichów, który przychodzi, być może jakiś lasik bo to bardzo możliwe, że to taki tylko no, krótkodystansowy człowiek do krótkiego romansu, do krótkiej relacji. Może tak być. Niektóry, niektórzy się odmieniają ze sprawą uczucia, ale to się dopiero okaże, jak będzie w Waszym przypadku. I. No i właśnie, ta siódemka monet mówi o tym, aby się faktycznie zastanowić, bo tutaj jest też o to, żeby się uzbroić w cierpliwość, bo tutaj ktoś chce bardzo szybko w coś wejść i dostać od razu zwrot z inwestycji, albo po prostu dostać od razu, mieć zyski, zbierać plony, a to nie w ten sposób, nie tędy droga. Siedem monet jest, mówi o tym, aby uzbroić się w cierpliwość, że to jest oczekiwanie, że to jest długoterminowy cel, że tutaj zasiewacie ziarno, ale na plony trzeba poczekać. Trzeba troszeczkę dołożyć swojej ciężkiej pracy i poczekać na powolny wzrost i planować przyszłość, tak? Długoterminowe plany zakończą się sukcesem, ale to wymaga pracy, mozolnej pracy, cierpliwości i wytrwałości. Więc zastanówcie się, czy tak nagle możecie coś już, wiecie, zainwestować i owszem, można coś zainwestować i od razu, że tak powiem, dostać zwrot inwestycji. Tylko pytanie, jaki ten zwrot? Czy tylko to, co zainwestowaliście, chcecie, żeby Wam się zwróciło, czy chcecie z tego tytułu jakąś nadwyżkę? Jakąś marżę, jakiś procent, no jeśli chcecie, żeby było więcej, no to chyba trzeba trochę dłużej poczekać. Czasami, nie zawsze, ale czasami tak. Więc no, to tak a propos inwestycji. A jeżeli chodzi o relacje i miłość, to tak jak powiedziałam, no, ktoś tutaj być może, jeżeli ktoś wybrał się, tak wiecie, wybrał się w sensie, jeżeli ktoś z Was. Wybrał się w kierunku poszukiwania miłości idealnej, albo do Was zmierza taka osoba do swojej drugiej połówki, żeby ją znaleźć, żeby zostać, no to właśnie no jest tutaj trochę zniecierpliwienia więc ktoś tutaj się niecierpliwi, ktoś chce szybko rozpocząć romans, przeżyć z romans i zakończyć romans. Ktoś chce szybko poznać osobę, czyli wiecie, oceni ją tak no na pierwszy rzut oka, zewnętrznie, wewnętrznie, potrwa to jeden dzień, góra dwa i za chwilę o przejdzie, tak? Po tam po tygodniu czy po dwóch tygodniach znowu komuś przejdzie. I znowu oznaczać to będzie niespełnione uczucie, czyli związek, który będzie dla kogoś monotonny, rutynowy. No bo Ktoś nie spełni czyichś oczekiwań, tak? No, no, bo ktoś, kto szuka idealnej miłości, no to znowu nie znajdzie idealnej, bo przecież skupił się i myśli, że już w tydzień poznał człowieka i, i po prostu już wszystko wie na jego temat. No tylko problem polega na tym, że jakby nadal nie wie, że nie wytworzy w tydzień żadnej więzi, przynajmniej z kilku więzi, a to wymaga czasu. No on na to czasu nie poświęci, nie ma, bo on jest lowellas, więc no, on się nigdy nie dowie. No i tak by to trochę wyglądało. Dziękuję Wam, bliźnięta i do następnego razu. Buziaki, pa pa!